kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Minęła już pierwsza niedziela Adwentu. Ale czymże jest Adwent? Jest to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ten szczególny czas obejmuje cztery niedziele i jest czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Tak jak Żydzi oczekiwali, aż narodzi się Zbawiciel, tak my teraz czekamy, aby w czasie Bożego Narodzenia Pan Jezus przyszedł do naszych serc. Ale żeby tak było, trzeba się należycie przygotować. Posłuchajcie opowiastki o Kasi i Olku. Czy wolicie brać, czy dawać? Każdy lubi dostawać prezenty. Jednak to ten, kto daje, ma zwykle więcej przyjaciół i jest szczęśliwszy. Ale dawać też trzeba umieć. Kasia wróciła z pewnego domu, do którego zaniosła podarki i wszystkie przyniosła z powrotem. Wiecie, co te dzieci mi odpowiedziały? Zapytała. Żebym to zabrała, bo one nie są żebrakami, a ja przecież chciałam im pomóc. Dawać trzeba tak, by nikt nie poczuł się poniżony, odpowiedział dziadek. Od czego jest święty Mikołaj, jego sekret i jego strój. Ten pomysł przypadł Olkowi do gustu. To ja przebiorę się za świętego Mikołaja, wykrzyknął. Może wtedy je przyjmą. Tylko zapakujcie ładnie podarunki. Podpiszcie, który jest dla kogo, doradził dziadek. Kasia może przebrać się za aniołka i towarzyszyć Mikołajowi. Tylko żeby dzieci cię nie poznały. Niedługo później Kasia z Olkiem w przebraniach świętego Mikołaja i anioła zadzwonili do drzwi tamtego domu. Po chwili oczekiwań otworzył im mały chłopiec. Miał jeszcze czwórkę rodzeństwa. Dom wyglądał ubogo. Widać było, że brakuje im wielu potrzebnych sprzętów. Podarunki przyniesione przez świętego Mikołaja wywołały więc ogromną radość. W pewnym momencie najstarsza dziewczynka spytała: A kto was do nas przysłał? To Pan Bóg zaprowadził nas tutaj. On wie wszystko, więc przysłał nas do was z darami, odpowiedział Olek. W drodze powrotnej Olek zastanawiał się głośno. Bo przecież wysłał nas Pan Bóg. Bez jego pomocy nie dalibyśmy rady sprawić im takiej radości. Zastanów się, kogo mógłbyś obdarować? Co sprawiłoby mu radość? W jaki sposób możesz wręczyć ten prezent?